Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Tydzień temu było o tym, czy dieta keto jest rzeczywiście taka świetna na odchudzanie, więc dzisiaj pociągnijmy temat i dość kontrowersyjne pytanie. Co jest lepsze, jeżeli chcesz schudnąć? Ozempik czy dieta ketogeniczna? Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, na początek powiem, że ja nie jestem lekarzem, nie przepisuję leków i nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Natomiast wiem, czym jest Ozempik i inne leki z tej grupy, w których substancją czynną jest semaglutyd. Co te leki mają zrobić? One były stworzone przede wszystkim dla cukrzyków, po to, aby obniżać poziom glikemii we krwi i dwa, hamować apetyt. I między innymi Ozempik w tym jest bardzo skuteczny, czyli zarówno jedno, jak i drugie się dzieje. Co za tym idzie, proces chudnięcia następuje u wielu osób i żeby nie było, Ozempik jest w tym skuteczny. Zaraz będzie ale, to będzie bardzo duże ale. Natomiast to prawda, że wiele osób schudło i te właśnie poziomy glikemii oraz apetytu i waga im się obniżyły. To jest fakt. Natomiast ja do tego sama nie doszłam. Do mnie trafiają osoby, które tego typu leki brały albo chcą brać. Natomiast ja śledzę wielu ekspertów, lekarzy, specjalistów w tej dziedzinie i to nie jest tak, że to są jakieś nowe leki na rynku. Teraz się zrobiła fala na to, bo się po prostu, wiecie, poszło, że to jest super lek na odchudzanie, chcesz w łatwy sposób schudnąć, to weź sobie Ozempik albo coś innego z tego samego worka. Natomiast między innymi doktor Peter Attia, którego ja jestem fanką od lat, śledzę go od lat i on też jest ekspertem w temacie diety ketogenicznej, ale nie tylko, długowieczności, napisał nową książkę bardzo niedawno, dosłownie w tym miesiącu na ten temat, ale odbiegamy od tematu. Co dr Peter Attia, który dawniej też przepisywał Ozempik pacjentom, którzy mieli problemy pod kątem cukrzycy i bardzo dużego apetytu, ich nie mogli schudnąć. Dlaczego on przestał im ten Ozempik przepisywać i praktycznie już nie używa tego leku? Dlatego, że jak sprawdzili bardzo dużą grupę swoich pacjentów, okazało się, że te osoby chudną, ale chudną nie tylko z tkanki tłuszczowej, a nawet nie głównie z tkanki tłuszczowej, ale chudną średnio 50/50, chudną nie, wciąż za dużo z masy mięśniowej, czyli zarówno ubytek tkanki tłuszczowej, jak i masy mięśniowej wpływa na to obniżenie wagi. Dlaczego to jest kluczowe? Bardzo często osoby, które mają cukrzycę, to nie są osoby, które mają 20 lat, szczególnie mówimy o cukrzycy typu drugiego, tylko osoby już trochę starsze i u nich masa mięśniowa, zresztą u każdego, ale szczególnie u nich ubytek masy mięśniowej może się wiązać z fatalnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia, bo chociażby sarkopenia też jest związana z tym, że ubywa nam masy mięśniowej, ubywa nam masy kostnej. Jeżeli nie masz mięśni, nie masz odpowiedniego wsparcia kośćca, to tak naprawdę w długim okresie czasu może to być przyczyną zgonu, przyczyną śmierci, bo się na starość dużo jest łatwiej właśnie z tego powodu połamać. Więc jeżeli ty chudniesz z mięśni, to naprawdę nie jest to dobre. I dlatego na początku zadałam to pytanie, czy keto jest lepszy niż Ozempik? Uważam, że zdecydowanie tak. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, trzeba to skonsultować z lekarzem, z dietetykiem, ze specjalistą, ale po pierwsze, czy dieta ketogeniczna, dobrze prowadzona, zaznaczam, obniży Ci poziomy glikemii? Tak. Zdecydowanie jest w tym mega skuteczna. No nie jestem w stanie porównać skuteczności Ozempiku i diety keto przy obniżeniu glikemii, ale na pewno jedno i drugie jest bardzo skuteczne. Druga rzecz. Czy dieta keto dobrze prowadzona obniży Ci apetyt? Oczywiście, że tak. O tym było w tym filmie w zeszłym tygodniu. Obniża nam się poziom greliny i jedna z większych korzyści stosowania diet niskowęglowodanowych, diety ketogenicznej jest to, że nie chce Ci się ciągle jeść. Nie musisz z sobą walczyć, bo regulują się hormony. Więc te dwie rzeczy, które robi Ozempik,
robi również dieta ketogeniczna, no kłóciłabym się, że jednak w sposób bardziej naturalny, bo jest to tylko interwencja żywieniowa, a nie interwencja farmakologiczna. I trzecia rzecz. W jaki sposób chudniesz, jeżeli jesteś na dobrze zbilansowanym, dobrze prowadzonym keto? Chudniesz z tkanki tłuszczowej. Wręcz dieta ketogeniczna, jak pokazują badania, wspiera rekompozycję. Jeżeli masz dietę keto, która też nie jest bardzo niskobiałkowa, a jest z odpowiednią ilością białka, powiedziałabym z taką umiarkowaną ilością białka, to tutaj nawet może być łatwiejszy wzrost masy mięśniowej, a obniżenie się tkanki tłuszczowej, co właśnie wpływa na rekompozycję. Czyli ty możesz ważyć tyle samo, albo nawet trochę więcej, ale twoja sylwetka wygląda zupełnie inaczej, a przede wszystkim twoje zdrowie, jeżeli masz więcej masy mięśniowej, jest na dużo wyższym poziomie. Jest wszystko ogólnie, całościowo, holistycznie dużo lepiej funkcjonuje, niż jeżeli twoja masa mięśniowa spada. Oczywiście decyzję każdy musi podjąć sam. Ja najpierw spróbowałabym wszystkiego, żeby schudnąć czy wyjść z cukrzycy, niekoniecznie od razu sięgając po leki. To jest trudniejsze. Bycie na keto nieraz jest trudniejsze niż po prostu łyknięcie tabletki, ja wiem. Ale myślę, że warto, bo jeżeli miałabym ryzyko tego, że tracę masę mięśniową, to takiego odchudzania ja naprawdę nie potrzebuję, więc proszę Was o to, żebyście jakby zawsze szukali i patrzyli na wszystko szerzej, żebyście się zastanowili, co, jakie konsekwencje później mamy pewnych wyborów. I nie zawsze wszystko jest takie czarno-białe, tylko są też między tym szarości. Jeżeli znasz kogoś, kto zastanawia się być może na interwencją farmakologiczną, a może nie słyszał jeszcze o diecie keto, to podeślij mu ten film. Będę Ci bardzo wdzięczna, bo myślę, że to są ważne informacje, o których niestety nie wszyscy mówią, a już jeżeli nawet decydujesz się na taką interwencję farmakologiczną, to zrób sobie taki body scan, zrób sobie badanie, w którym dostaniesz informację, jaki jest poziom Twojej tkanki tłuszczowej, jaki jest poziom Twojej masy mięśniowej i po jakimś czasie stosowania leczenia powtórz to badanie, żeby mieć pewność, że nie tracisz mięśni, bo je można odbudować, ale wcale nie jest to tak proste, więc warto to wziąć po prostu pod uwagę. Według mnie dieta keto czy dieta niskowęglowodanowa plus aktywność fizyczna będzie dużo lepszym rozwiązaniem, bardziej naturalnym dla nas niż sięganie po leki, które, podkreślam, też nie możemy, jakby nie powinniśmy znowu przechodzić na drugą stronę i się ich totalnie bać, bo one nieraz bardzo pomagają wielu osobom. Tylko nie można tutaj w tym wszystkim zapominać o zdrowym żywieniu, zdrowym stylu życia. I po prostu gdzieś tam to wszystko sobie równoważyć. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!